Wiktoria zawsze uważała, że wyszła za mąż z miłości. Wtedy była jeszcze młodą dziewczyną i dopiero uczyła się na pielęgniarkę. Pieniędzy było mało, ponieważ wychowała ją samotnie mama nauczycielka. I choć Wika starała się podejmować wszelkie dodatkowe prace, matka i tak musiała jej pomagać ze swojej i tak skromnie zarobionej pensji. Mama została na wsi, w swoim rodzinnym domu, a córka wyjechała uczyć się do miasta. Tego dnia dziewczyna postanowiła po raz kolejny zaoszczędzić pieniądze na bilet autobusowy i wracała pieszo. Do akademika było około 30 minut drogi, ale Wika nie uważała tego za problem. Młoda, zdrowa blondynka z niebieskimi oczami, nieco wyższa od przeciętnej, silna, szczupła i dźwięczna, łatwo pokonywała taką odległość. Oczywiście nogi bolały, ale duszę grzała myśl, że nie będzie niepotrzebnie niepokoić mamy i prosić o pomoc. Jak na złość, w drodze na Wiktorię spadła ulewa. Lało nie tylko jak z Sebre, wydawało się, że ktoś na górze wylał tego dnia całe morze na małe miasteczko. Prosta beżowa sukienka w kwiatki momentalnie przemokła do nitki, a dżinsowa kurtka wcale nie mogła ochronić przed deszczem. Parasolki Wika po prostu nie miała, to już był dla niej luksus, więc zawiązała na włosach reklamówkę, ale chroniła ona tylko włosy. Dopiero zaczęła swoją drogę i nie wyobrażała sobie. Jak dotrze w chlupoczących trampkach. Tymczasem ostatni autobus już odjechał, tego dnia zatrzymała się w bibliotece, więc czekała ją perspektywa maszerowania w deszczu jeszcze przez 20 minut, a może i dłużej. Nagle obok zatrzymało się luksusowe auto. Z niego wyjrzał przystojny, barczysty brunet z ciemnymi oczami i zdecydowanym podbródkiem. Ubrany był w garnitur. Podwiozę cię, przemokniesz przecież. To był Ilia. I wtedy spotkali się po raz pierwszy. Nie, dziękuję, nie mam pieniędzy na taksówkę, tym bardziej na taką drogą. Pomyślała, że to jakiś biznes klasa, bo kierowca wcale nie wyglądał na biznesmena, raczej na starannego i zdyscyplinowanego szofera, który po prostu rozwoził wymagających pasażerów. W młodym człowieku nie było nic zuchwałego, rozmawiał przyjemnie, uprzejmie. Na pewno nie bogatszy i to dobrze, bo problemów mi nie trzeba, pomyślała. Sąsiadki z akademika opowiadały smutne historie o bogaczach, którzy zabawili się i porzucili. Ci ludzie nie rozważali prostych, przyzwoitych dziewczyn jako przyszłych żon, po prostu chcieli urozmaicić swoje bogate dni i zabawić się w najbardziej cyniczny sposób. Niestety, nie wszyscy to rozumieli. Ktoś liczył na cud, a potem pojawiała się kolejna samotna matka, skazana na porzucenie nauki, pracę przez całe życie jako salowa i wychowywanie dziecka za skromne grosze. Ale Wika nie zamierzała wpaść w tę pułapkę. Jej ojciec zginął na budowie, gdy miała zaledwie pięć lat. Wyjechał do miasta na zarobek, a w końcu spotkał swoją śmierć. Tak więc Wiktoria doskonale wiedziała, jak ciężko było mamie ciągnąć się samotnie i nie chciała takiego losu dla swoich przyszłych dzieci. Oczywiście nikt nie mógł przewidzieć, że ojciec zginie, ale dobrowolnie wiązać się z Łajdakiem, który na pewno porzuci, nie zamierzała. Dopiero później Wika dowiedziała się, że Ilia postanowił wtedy udawać kierowcę, za którego go wzięła. Kontynuował grę. Wie pani, jeśli nie zgodzi się pani wsiąść do samochodu, postawię go na parkingu tu obok i będę nosić nad panią parasol. Nie zwolnię pana z pracy za zwykły samochód? zapytała Wiktoria. Nie uwierzyła, że ten chłopak naprawdę jest gotów na takie poświęcenia dla niej. No, nawet jeśli tak się stanie, znalezienie pracy nie jest takie trudne. W porównaniu z żoną, na pewno. Bardzo mi się pani spodobała, wierzy pani w miłość od pierwszego wejrzenia? Spojrzał na nią bardzo poważnie. Sekundę wcześniej Wika nie wierzyła, a tu nagle serce zamarło i utopiła się w tych oczach tak bardzo, że miłość od pierwszego wejrzenia wydawała się całkiem prawdopodobna. Czego to się nie zdarza w życiu? Przepraszam, jesteście naprawdę bardzo mili, ale nie wsiadam do samochodu z nieznajomymi. Zwłaszcza do tak drogich samochodów. Żałowała, że to wszystko zaraz się skończy. Chłopak tak ją zafascynował, że Wiktoria nawet zapomniała o deszczu. Kiedy samochód skręcił w zaułek, z żalem spojrzała za nim. No cóż, nie można przekraczać zasad. Jest porządną dziewczyną i nawet jeśli młody człowiek jej się spodobał, trzeba być ostrożnym. Jakie było jej zdziwienie, gdy mniej niż dziesięć minut później chłopak dogonił ją i rozłożył nad nią ogromny czarny parasol z masywną rączką. Trzymamy takie dla klientów, uśmiechnął się Ilia. I wika zmiękła. Serce zaczęło bić szybciej. Nie mogła sobie nawet wyobrazić, że dla niej całkiem nieznajomy. Sympatyczny chłopak będzie spacerował w deszczu tyle czasu i nawet na chwilę zostawi pracę. Szczerze mówiąc, zaskoczyłeś mnie. Myślałam, że za nic nie wyjdziesz na deszcz z ciepłego, komfortowego auta, przyznała Wika. Był nieco niższy od niej, ale to nie miało żadnego znaczenia. Ilia był taki dobry, uważny i swój, jakby rodzony, choć wtedy prawie nic o nim nie wiedziała. Rozmawiali o jakichś głupotach i nie zauważyli, jak doszli do akademika, gdzie mieszkała Wika. Więc uczysz się na pielęgniarkę? Szlachetny zawód. Chcę, żebyś mnie też uratowała i uśmiechnął się Ilia. Wyraźnie nie chciał się rozstawać. Od czego? Zdziwiła się Wiktoria. Od samotności. Spotkajmy się jutro lub innym razem. Znajdę czas. Był tak uroczy, że nie mogła mu odmówić. Wika po raz pierwszy dała telefon prawie nieznajomemu chłopakowi. I dopiero rok później dowiedziała się, że wcale nie jest jej równy. Nie jest kierowcą, a synem bogatej bizneswoman o bardzo kłótliwym i wymagającym charakterze. Wiktoria nawet próbowała zerwać z Ilią, kiedy dowiedziała się, że ukrywał prawdę. Ale on tak wzruszająco wyjaśnił, że po prostu bał się ją stracić. Rika pomyślała, że nie można oceniać człowieka tylko dlatego, że urodził się z bogatą matką. Tęskniła za nim niezmiernie. Wiktoria zdecydowała się wyjść za Ilię. Tym bardziej, że teściowa, choć odnosiła się do niej z pogardą, wyniośle, nie wymagała, aby syn koniecznie ożenił się z równie bogatą jak on. Nie zważając na matkę, nikogo nigdy nie lubiła. Ten to charakter. I to wcale nie twoja wina, wyszeptał Ilia podczas pierwszego spotkania z Sofią Wiktorowną. Postaram się, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć z nią wspólny język. Od tego czasu Wika naprawdę starała się łagodzić każdy konflikt. I robiła to tak dobrze, że teraz mąż całkowicie zrzucił na nią swoją matkę i w ogóle przestał ją odwiedzać. Zachowywał się dziwnie. Znikał nie wiadomo gdzie, a wracał do domu późnym wieczorem. I tego dnia Wiktoria znowu musiała się tłumaczyć. Jak śmie zajmować się główną pracą, a nie tylko znosić kaprysy matki, Ili przez cały dzień. Wika, gdzie ty się tam włóczysz? Sto lat na ciebie czekam, kaprysiła Sofia Wiktorowna. Wiktoria rozumiała, że nie warto kłócić się z teściową. W końcu jej mąż pracuje w biznesie mamy, więc ich rodzina była uzależniona od kapryśnej kobiety w każdym tego słowa znaczeniu. Przepraszam, Sofio Wiktorowno, ale mam przecież szpital i główną pracę. Teraz jest trudny sezon na oddział trafiło wielu pacjentów w ciężkim stanie. W rzeczywistości Wiktoria pracowała na oddziale dla ciężko chorych, więc prostych okresów tam nigdy nie było. Ale ona nie chciała, żeby teściowa pomyślała, że Wika mają gdzieś. Dlatego cierpliwie tłumaczyła jej, jak dziecku za każdym razem to samo. Wika, a ja twoim zdaniem nie choruję. Nie jest ci mnie szkoda, prawda? Pewnie marzysz, żeby doczekać się mojej śmierci i zgarnąć pieniądze. Ten potok obraźliwych sugestii był do przewidzenia. Sofia Wiktorowna zawsze podejrzewała wszystkich o interesowne zamiary. Naszego rodzonego syna ciągle oskarżała, że chce od niej tylko pieniędzy, a synowej wcale nie zamierzała żałować. Teściowa została umieszczona w sali VIP. W obowiązki Wiki w ogóle nie wchodziło opiekowanie się nią. Odwiedzała ją po prostu jako krewna. A co zrobić? Wyszła za mąż. Trzeba utrzymywać relacje. Tym bardziej, że na razie nie mają dzieci i nie ma zbyt wielu zajęć. Oczywiście, codziennie było dość trudności w pracy, nie było czasu na nudę i odpoczynek. Ale Wika wiedziała o specyfice tej pracy, kiedy kończyła medycynę. Chciała ratować, pomagać ludziom i wiedziała, że praca pielęgniarki nie jest najłatwiejsza i najbardziej wdzęczna. Jeśli chodzi o teściową, lekarze i pielęgniarki żartowali, że Sofia Wiktorowna sama mianowała się chorą. Brała tylko witaminy. Całymi dniami oglądała telewizję w swojej luksusowej sali i rozmawiała przez telefon, ale nie w sprawach służbowych. Tylko z przyjaciółkami. Wika była zdziwiona. Wyobrażała sobie inaczej zarządzanie dużym biznesem. Myślała, że to wymaga ciągłego zaangażowania. A Sofia Wiktorowna po śmierci męża była jedyną właścicielką firmy. Nie, co wy, oczywiście, wasze zdrowie jest dla mnie bardzo ważne, ale zrozumcie dobrze: pracuję w innym oddziale i bardzo się cieszę, że was nie umieszczono u nas. A to oznacza, że wkrótce wyzdrowiejecie. Wika delikatnie odeszła od tematu choroby teściowej. Dosłownie tydzień temu rozmawiała z jednym z lekarzy, który bezpośrednio leczył biznesfoman, i dowiedziała się, że nawet doświadczeni lekarze nie mają pojęcia, z czego ją leczyć. A właściwie prawie wszyscy zgodzili się, że Sofia Wiktorowna z jakiegoś powodu musi tu być, ale raczej nie ma prawdziwych problemów zdrowotnych. Doktor przypuszczał, że kapryśna pacjentka po prostu postanowiła w ten sposób odpocząć od biznesu albo przyciągnąć uwagę syna lub synowej. Ale ponieważ dobrze płaciła, a szpitalom, jak zawsze, pilnie potrzebne były pieniądze, nikt nie dociekał przyczyn jej dziwnego zachowania. Okazało się, że kto płaci, ten zamawia leczenie. Sofia Wiktorowna nie prosiła o nic nielegalnego, nikomu nie szkodziła, więc niech sobie udaje, ile chce. Tak zdecydowało kierownictwo medyczne. Dyrektor prosił, żeby nikt nie dociekał przyczyn, bo można stracić wszystkich klientów. Iwan Iwanowicz spełniał dosłownie każdą zachciankę bogatej pacjentki, patrząc jej w usta. W końcu, kiedy jeszcze trafi się taka okazja, tylko nic nie rób, niczym nie ryzykuj i jeszcze dostawaj świetne pieniądze. Mówiono, że większość sum Iwan Iwanowicz otrzymywał nie na konto szpitala, a do własnej kieszeni. W tym tkwiła jego bezgraniczna lojalność wobec bogaczki. Wika postanowiła, że na razie nie warto dzielić się tym odkryciem z mężem, bo Ilia jest dość porywczy, okresowo kłóci się z matką, nie ma sensu jeszcze bardziej zaostrzać i tak już trudnych relacji. Teściowa jakby czytała jej myśli. A co to Iliusza się nie pojawia? Myśli, że nie rozumiem. Że cały czas cię całuje, nie zamierza matki odwiedzać. Syn wszystko mi zawdzięcza, dałam mu pracę z życia. Sofia Wiktorowna regularnie przekazywała coś nieprzyjemnego przez Wiktorię, ponieważ gdy próbowała zadzwonić do syna osobiście, Ilia udawał, że musi gdzieś pilnie biec, i całe niezadowolenie matki spadało na Wiktorię. Sofia Wiktorowna, co ja mogę zrobić, przecież on jest dorosłym człowiekiem, tylko wczoraj mu mówiłam: Ilia no tak nie można to przecież mama trzeba ją odwiedzać przynajmniej raz w tygodniu no rozumiesz on bardzo was kocha dlatego teraz stara się jak najwięcej pracować żeby was nie zawieść wiecie jak ważna jest dla niego wasza opinia tu wika musiała nieco skłamać ilia odkąd jego matka trafiła do szpitala wręcz przeciwnie stał się bezczelny w pracy mógł się nie pojawiać nawet przez kilka dni Kilka razy nawet dzwonili do Wiktorii na jej prywatny telefon, bo trzeba było pilnie rozwiązać jakiś problem, a mąż był poza zasięgiem. Wika zamierzała poważnie porozmawiać z nim na temat dziwnego zachowania, ale postanowiła na razie nie wynosić kłótni z domu, nie skarżyć się teściowej, bo inaczej znalazłaby się między młotem a kowadłem. Co tam przede mną ukrywacie? Może już spodziewacie się mojego wnuka, dlatego nie macie dla mnie czasu? Sofia Wiktorowna, widocznie tym razem, postanowiła urządzić pełne przesłuchanie. Poruszyła najbardziej bolesny temat. Wika miała już 25 lat, ale na razie nie udało się z dziećmi. Już uzyskała zgodę męża, żeby przynajmniej wziąć dziecko z domu dziecka. Mąż nie był zachwycony tym pomysłem, ale powiedział, że można to omówić. Wtedy Wika przeszła kursy rodziców zastępczych i zaczęła szukać dziecka, które mogłaby adoptować. Ilia nalegał, żeby koniecznie wziąć chłopca. Wika bardzo się ucieszyła, bo już wybrała konkretnego malucha, i teraz zgoda Ilii była już prawie w jej kieszeni. Trzeba powiedzieć, że ten pomysł przyszedł nie tylko dlatego, że długo nie mogła zajść w ciążę. Jeszcze rok temu Wika opiekowała się jedną pacjentką. Nadjeżdżą, która samotnie wychowywała wtedy siedmioletniego Grisza. Niestety, leczenie nie pomogło Nadi, a przed śmiercią poprosiła Wikę, żeby rozważyła możliwość zabrania syna do siebie. Powiedziała, że od razu widać, że na pewno go nie zawiedziecie. Uwierzcie, Grisza to wspaniałe dziecko, nie sprawi wam kłopotów. Tak się złożyło, że Wiktoria nie obiecała tego, ale powiedziała, że się zastanowi. I szczególnie ważne było, że chłopiec podsłuchał tę rozmowę. Zaczął wierzyć, że nawet jeśli trafi do domu dziecka, prędzej czy później adoptuje go dobra pielęgniarka. Wika tłumaczyła jego mamie, że jeszcze nawet nie konsultowała się z mężem. Ale Malów zrozumiał to po swojemu i uważał, że sprawa jest załatwiona. Wika nie mogła odebrać marzenia chłopcu, który dopiero zaczął żyć i już zetknął się z tak strasznym doświadczeniem, jak utrata mamy. Pół roku temu wszystko było gotowe do adopcji. Powiedziała Ili, że maluch może przeprowadzić się do nich w najbliższym czasie. Mąż nawet go poznał i wydawało się, że przypadł mu do gustu. Ale gdy przyszło co do czego, Ilia powiedział, że trzeba odłożyć ten proces, bo trzeba rozwiązać pewne problemy w pracy. Poczekaj, to przecież żywy człowiek jest mały, czeka, ma nadzieję. Ty zajmij się swoimi problemami, a ja zajmę się wychowaniem. Nie będę prosić o pieniądze, jeśli są trudności. Mojej pensji wystarczy. Wika była gotowa na każde warunki. Wikuś, sprawa nie dotyczy tylko pieniędzy. Ojcostwo to w ogóle odpowiedzialny krok, ale przecież chcesz, żeby Grisza poczuł się od razu potrzebny, pożądany przez wszystkich członków rodziny. Ilia wtedy naciskał na to, że jeśli będzie niezadowolony, maluch to poczuje, zmartwi się. Minął miesiąc. U męża w pracy coś się poprawiło, ale teściowa trafiła do szpitala. Tak się złożyło, że Wika fizycznie nie mogła zdążyć zaopiekować się dzieckiem i jednocześnie troszczyć się o matkę męża. Nie wiedziała wtedy, że z Sofią wiktorowną nie dzieje się nic poważnego. A teraz teściowa zadaje to bolesne pytanie. Oczywiste było, że bogata rodzina po prostu nie chciała przyjąć do siebie dziecka z domu dziecka. Sofia Wiktorowna jasno dała do zrozumienia, muszą sami urodzić dzieci i kropka, bez żadnych alternatyw. Może to ona nastawiła Ilię przeciwko pomysłowi adopcji? Pojawiało się wiele pytań, ale brakowało na nie odpowiedzi. Na szczęście tym razem Wiktoria nie musiała odpowiadać na pytanie o dzieci. Zadzwonił Ilia. Bizneswoman natychmiast zapomniała o synowej i łaskawie machnęła ręką, dając do zrozumienia, że może sobie iść, bo dzwonią ważni ludzie. Wika się nie obraziła. Była nawet wdzięczna mężowi, że tym razem ją uratował. Uwolnił od przesłuchania, choćby częściowo. Tego dnia była nastawiona na rozmowę z Ilią. Musiała omówić, co się z nim dzieje, dlaczego teraz wraca późno do domu, a czasami nie pojawia się w pracy. Wika postanowiła, że dołoży wszelkich starań, aby porozmawiać z nim spokojnie. Przygotowała smaczną kolację, założyła atłasowy bordowy szlafrok, który tak mu się na niej podobał, i zrobiła delikatny, atrakcyjny makijaż. Zajęła się też fryzurą. Spojrzała w lustro i była zadowolona z efektu. Wcale się nie postarzała, nadal wyglądała młodo i świeżo, mimo wyczerpującej pracy. Wszystkie kobiety w ich rodzinie wyglądały młodo nawet w podeszłym wieku. Babcia Wiki nawet w wieku osiemdziesięciu lat miała rumianą twarz i niewiele zmarszczek w porównaniu do rówieśniczek. Była ruchliwa, wesoła, a jej twarz prawie zachowała owal, oczy wciąż błyszczały, a głos pozostał młody. Jakby nie patrzeć, Ili się poszczęściło. Była PRACOWITA, atrakcyjna, gospodarna, wierna i jeszcze go tak kochała. Wika powiedziała to, patrząc w oczy swojemu odbiciu w lustrze, co jeszcze bardziej poprawiło jej nastrój. Ale minęła godzina druga, a mąż wciąż się nie pojawiał. Kilka razy do niego dzwoniła, ale nikt nie odbierał. Automatyczna sekretarka obiecywała, że abonent na pewno odzwoni. Kiedy już zmęczona czekaniem, położyła się na chwilę. Usłyszała przez sen, jak mąż otwiera drzwi o pierwszej w nocy. Wika natychmiast zerwała się i pobiegła go przywitać. Iliusza, dlaczego tak długo? Już myślałam, że coś się stało. Nadal starała się rozmawiać przyjaźnie, choć była już zła, bo w przedpokoju wyraźnie unosił się zapach alkoholu i obcych perfum damskich. Może był na jakimś kolejnym przyjęciu firmowym. Najpierw trzeba się dowiedzieć. Wikuś, czemu się czepiasz? Mówiłaś, żeby zadzwonić do matki. Zadzwoniłem. Słuchałem jej przez całe pół godziny. Czego jeszcze chcesz? Mam się spowiadać z każdego kroku jak uczeń. W ogóle, jeśli zapomniałaś, twój mąż jest biznesmenem. I ty, Misiu, powinnaś się cieszyć, że cię wybrałem i zamieszkałaś w moim zamku. Mąż z patosem wskazał palcem przestrzeń ich czteropokojowego mieszkania, a potem wszedł do sypialni prosto w butach. Z trudem je zdjął i zasnął w ubraniu. No i porozmawialiśmy, powiedziała smutnowika, ale nikt już jej nie usłyszał. Tak się starała, przygotowywała, stroiła, a on w ogóle tego nie zauważył. Czyżby Ilia traktował ją jak element mebli? Nieprzyjemnie było jej spać obok takiego człowieka, który teraz wydawał się obcy. Postanowiła przenocować w pokoju gościnnym na szczęście nie było problemów z miejscem do spania. Teściowa jeszcze przed ślubem podarowała synowi mieszkanie i dała wskazówkę. Że przynajmniej w dwóch pokojach powinni zamieszkać jej wnuki, a najlepiej w trzech. Może jednak przyczyna tkwi w tym, że wciąż nie mogę urodzić? No, co ze mną nie tak? Wiktoria przeszła badania, ale nie znaleziono u niej żadnych problemów zdrowotnych. Mąż, jak dotąd, odmawiał wykonania badań, nie lubił szpitali i wszystkiego, co z nimi związane. Poza tym, Ilia nawet nie dopuszczał myśli, że coś mogłoby być z nim nie tak. Wiadomo, jest panem doskonałości, jeśli pojawiają się jakieś problemy. To tylko z powodu żony, tak to u mężczyzn bywało jeszcze od czasów Adama i Ewy. Jak tylko coś idzie nie tak, pierwsza reakcja to wskazać na żonę i powiedzieć: Że to ona we wszystkim jest winna. Następnego dnia Wika miała wolne i postanowiła, że spróbuje pójść do wróżki, jak planowała od dawna. Już nawet przepisała numer telefonu z jakiejś gazety. Z fotografii patrzyła tajemnicza dama z przenikliwym spojrzeniem. Taka raczej nie okaże się oszustką. Dzień dobry, czy to pani Wilesa Mrak, wróżka z pokolenia na pokolenie? Zapytała przez telefon. Tak, dzwoni pani w sprawie męża. Zapytała dama wyniosłym tonem. Ojej, a skąd pani wie? Zdziwiła się Wiktoria. To trzeba od razu zgadnąć sytuację. Wiktoria nie wiedziała, że większość klientek zawsze dzwoniło do Wilzy i podobnych, albo w sprawie mężów, albo kochanków. I rozpoznanie jednych od drugich po głosie było dość łatwe. Mężatki mówiły nieśmiało, bojaźliwie, w ich głosie prawie zawsze brzmiał strach i beznadzieja, intonacja była jakby obrażona i poniżona. Co się tyczy zuchwałych zdobywczyń cudzych mężów, te mówiły albo zuchwale, albo niewiarygodnie wyniośle. Czy też z patetycznym zawodzeniem lirycznej bohaterki, aktorki prowincjonalnego teatru, wiecznie niedocenionego skarbu. A jeszcze, Wilesa Mrak dokładnie wiedziała, że mężatki trzeba zapraszać jak najszybciej, bo jeszcze na dziesięć lat odejdą szukać w mężu zalet i nie podejrzewając go o przyczynę problemów. To z kochankami trzeba było trzymać się z dystansem. Podbijać cenę i pytać bez końca, czy na pewno tego potrzebują, aż wpadały w prawdziwą histerię i były gotowe zapłacić każdą zaliczkę, byle tylko usłyszeć radę tajemniczej wróżki. No, ja jednak jestem wizjonerką. Widzę, że jesteś dobrą, miłą kobietą, a mąż przestał cię doceniać, przyjedź dzisiaj, powiedziała wróżka nagle łagodniejszym głosem. Przepraszam, a to jest bardzo drogie. Wice zrobiło się bardzo wstyd, że w odpowiedzi na takie życzliwe podejście i gotowość do pomocy, śmie jeszcze pytać o cenę. Ale jednak Ilia nie dawał jej zbyt wielu pieniędzy i nawet jej pensję kontrolował tak, że nie powinna była się rozrzucać. Kiedy Wilesa podała za półgodzinną sesję sumę równą połowie pensji Wiktorii, Pielęgniarka gorzko westchnęła, ale nie odmówiła spotkania nawet wtedy, gdy okazało się, że trzeba jechać do jakiejś dzielnicy sypialnej miasta z dwoma czy trzema przesiadkami, a potem jeszcze iść 40 minut pieszo. Zaledwie trzy godziny później Wika była już na miejscu. Wróżka siedziała za dużym stołem w stylu sowieckim. Wyglądała mniej mądrze niż na reklamowej fotografii. Wyraz twarzy był zmęczony, niezadowolony. Obrzenki wyraźnie świadczyły o regularnych libacjach. Zaufanie do jej magicznych zdolności spadło jeszcze bardziej po tym, jak Wilesa Mrak zasugerowała, że mąż Wiki prawie nie pracuje, a ona musi go utrzymywać. Nie, co pani? Taki problem nie istnieje, mój mąż jest biznesmenem. No jakby, pracuje dla matki, ale pieniędzy nie jest tak mało, chociaż nie można powiedzieć, żebyśmy żyli bogato. Zawstydzona zaczęła się tłumaczyć Wiktoria, jakby to była jej wina, że Wilesa nie odgadła. Nie o to mi chodzi, miałam na myśli, że energetycznie ciągniesz go na sobie, a on nic ci nie daje. I jeszcze widzę zdradę. Na ostatnim słowie Wilesa histerycznie podniosła tonację, tak że Wika aż się zachwiała na krześle ze strachu. I kto to jest? Zapytała nieśmiało Wiktoria na razie nikt, ale jeśli nie przeprowadzić energetycznego oczyszczenia, mogą się u nich rozwinąć poważne relacje, stwierdziła wróżka pewnym tonem. I ile to kosztuje? Zapytała Wiktoria przygnębionym głosem. Kiedy Wilesa podała cenę dziesięciokrotnie wyższą niż za konsultację, Wika powiedziała, że się zastanowi. I nieśmiało zniknęła, zostawiając potomnym jasnowidzom zmięte banknoty. Kiedy schodziła po schodach, Usłyszała, że Wilesa rozmawia z sąsiadką z piętra i proponuje napić się małego na dobry początek tygodnia. Tamta z radością się zgodziła i obiecała zorganizować przekąskę. Nie, chyba nie warto zamawiać energetycznego oczyszczenia powiedziała sobie na głos Wika. I mimo wszystko, wbrew wszystkiemu, nadal wierzyła, że nie na darmo zapłaciła pieniądze. Nie można oceniać tej Wilesi po szkodliwych nawykach i miłości do pieniędzy. Najprawdopodobniej powiedziała prawdę, mąż naprawdę ją zdradza. Ale teraz Wiktoria postanowiła, że nie warto już zwracać się do paranormalnych potwierdzeń zdrady, lepiej poszukać realnych. Potrzebowała takich, których nie można by podważyć. Na przykład nagrania z wideorejestratora męża. W jego drogim samochodzie były kamery zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Praktycznie zrezygnowała z nadziei na zdolności i jasnowidzenie. W końcu ostatecznie to Wika podejmie decyzję. Poza tym, czego można się spodziewać po posiadaczce nazwiska Mrok, nawet jeśli to pseudonim. Wilesa zapewne już wlewa płyn, który oczyszcza kanały energetyczne jej własne i sąsiadki. I zakąsza to wszystko ogórkami własnej roboty. A jednak wizyta u wróżki pomogła przynajmniej w tym, że Wika postanowiła nie liczyć więcej na to, że mąż powie prawdę. Nagle przyszła jej do głowy jasna myśl, że większość mężczyzn nigdy nie przyzna się do zdrady, chyba że chcą natychmiastowego rozwodu. Dlatego zaczęła czekać na moment, kiedy mąż przyjedzie swoim samochodem, a nie z kierowcą i wtedy będzie można dowiedzieć się, czym dokładnie zajmuje się do późna. Odpowiednia okazja nadarzyła się w tym samym tygodniu. Ilia przyjechał również późno, ale trzeźwy i pachniało od niego tymi samymi przesłodzonymi perfumami. Zmęczony. Zapytała Wika z udawaną czułością. Tak, tyle rzeczy trzeba było ogarnąć. Mąż wyraźnie kłamał, oczy mu biegały, a jednak tym razem zaszczycił kolację uwagą i nawet powiedział kilka rutynowych komplementów. Zresztą wszystko to wypowiedział takim zmęczonym głosem, że lepiej by już milczał. Było obraźliwe, że ukochany patrzy przez ciebie, ale jednocześnie udaje niezwykle zainteresowanego. Wiktoria zrozumiała, że myśli Ili były gdzieś zupełnie indziej. Kiedy zasnął, Wika ukradkiem włączyła alarm. Oj, znowu ktoś przeszedł obok nie martw się, odpoczywaj wyłączę. Dobrze. Niczego nie podejrzewał i oddał jej brelok, a sam, przewracając się na drugi bok, kontynuował spanie. Tak więc Wiktoria miała mnóstwo czasu i nagrała telefonem wszystko. CEO pokazał wideorejestrator. Przeżycie Whitey zrobiło na niej takie wrażenie, że przez godzinę nie mogła się zmusić do przestania oglądania tego samego zdjęcia. Jej mąż, z którym planowała spędzić resztę życia, prowadził pod rękę blondynkę z krótką fryzurą, modnym tatuażem na szyi i piercingiem. Ta kobieta, która wyraźnie miała ponad 30 lat, miała na sobie modną koszulkę z napisem Biorę z życia wszystko i obcisłe dżinsy. Rozmawiała z Ilią o czymś filozoficznym, a kiedy znalazła się w samochodzie, zaczęła gwałtownie zdzierać z siebie i z niego ubrania. Potem oddawali się różnym uciechom, a kobieta w przerwie radośnie opowiadała że nie na darmo uprawia jogę, rozciąganie się nie zawodzi. Wika z jakiegoś powodu wcale nie chciała dzielić ich radości. Płakała żywnymi łzami, a wraz ze łzami opuszczało ją całe zaufanie do męża, które jeszcze miała. Kiedy cicho wróciła do mieszkania, Ilija niczego nie poczuł, nie obudził się, tylko dalej chrapał. Serce Wiki w tym czasie rozpadło się na tysiąc kawałków, których nie było komu skleić. Postanowiła, że pokaże nagranie Teściowej. Chciała dowiedzieć się, czy cała rodzina ją oszukiwała, czy tylko mąż. Tym razem ledwo doczekała się przerwy obiadowej. Tak bardzo chciała odwiedzić Sofię Wiktorowną i spojrzeć jej w oczy. Kochanie, dziś wyglądasz jakoś niewyraźnie, czy jesteś w ciąży. Teściowa niepotrzebnie postanowiła zaczepić ją właśnie tego dnia. Od kogo? Od waszego synka kasanowy. A czy warto rozmnażać takich samych? Nagle wykrzyknęła Wika. Sama się tego po sobie nie spodziewała. Co się z Tobą dzieje? Opanuj się. Nie wiem, co się dzieje między Tobą a Iliuszą, ale wymagam szacunku i delikatnego traktowania. Oburzyła się Sofia Wiktorowna, która jednak poczuła zmiany i złagodziła ton. Czy wiedziałaś o tej laleczce, czy jakiej tam? Wika podsunęła teściowej nagrania, które zrobiła na telefon. Sofia Wiktorowna patrzyła oczami jelonka Bambi przez trzy minuty, a potem powiedziała: Nie, oczywiście. A po co w ogóle grzebiesz w samochodzie Ili? Nie ufasz mu? Może to koleżanka? To już najbardziej niestosowna z niestosownych uwag. Pomyślała Wika i przewinęła do momentu, w którym laleczka testowała możliwości swojego wypracowanego w trakcie jogi rozciągania. No tak, chyba nie koleżanka, Sofia Wiktorowna nawet zakrztusiła się wodą ze szklanki. Cieszymy się, że to zauważyłaś, sarkastycznie powiedziała Wika i ponownie zapytała. Więc co o tym wiesz? Nic nie wiem. Czemu w ogóle na mnie naskakujesz? Przekazałam ci mojego syna, to go pilnuj. Jak śmiesz mówić do mnie takim tonem, jakbym była w czymś winna, oburzyła się Sofia Wiktorowna. Nie udało się uzyskać od niej nic sensownego. Teściowa mówiła coś o tym, że każdy może się potknąć, ale nie każdy potrafi wybaczać, a także radziła być mądrą. Wszystkie te zalecenia przypominały noworoczne przemówienia rządowe, więc Wika postanowiła nie słuchać tych bzdur i wróciła do pracy. Jednak to spotkanie nie było całkiem bezużyteczne, Wiktoria zrozumiała. Teściowa z jakiegoś powodu się przestraszyła, choć nie wiedziała, co było powodem, ale chciała to rozwiązać. Wzięła dzień wolny z pracy, obiecując odpracować pozostałe godziny innego dnia. Trzeba było kontynuować to, co zaczęła, zrobić mężowi poważną awanturę, ale nie trzymać wszystkiego w sobie. Poproszę Ilię Władimirowicza, powiedziała w recepcji. Nowa sekretarka nie wiedziała, że Wika jest jego żoną, musiała to wyjaśnić, pokazać dokumenty. Proszę posłuchać, może faktycznie jesteście małżeństwem, ale wtedy to trochę dziwne, że nie znacie miejsca pobytu Ili Władimirowicza. Już od kilku dni jest w delegacji. Sekretarka podała nazwę jakiegoś miasta, do którego trzeba było lecieć samolotem. Nic nie rozumiem, przecież rano wyszedł do pracy. Rika pomyślała, że ta dziewczyna ją oszukuje, sprawdziła dokumenty. Rzeczywiście, delegacyjny dokument był wypełniony jak należy. A może kradnie pieniądze od matki, pomyślała Wiktoria i postanowiła sprawdzić. Czy samochód męża jest na miejscu? Tak, Ilja Władimirowicz pojechał taksówką, tak, oto jego samochód, powiedział konsjersz, który pilnował zarówno wejścia, jak i podziemnego parkingu. Wika nic nie mogła zrozumieć. Kiedy mąż wypił, po prostu jeździł z kierowcą. Taksówki prawie nigdy nie używał. Działo się coś dziwnego. Postanowiła wrócić do domu i spokojnie wszystko przemyśleć. Ach, wikuś, coś ty dzisiaj wcześnie. Pielęgniarce oczy wyszły na wierzch, kiedy na spotkanie wyszedł jej mąż w szlafroku i z filiżanką kawy. Wyraźnie nie leciał teraz samolotem do dalekiego miasta ani z powrotem, chyba że potrafiłby przemieszczać się w przestrzeni jak superbohater. Nagle zakręciło się jej w głowie. Przed oczami w szalonej karuzeli nagle zaczęły poruszać się z zawrotną prędkością zmysłowo wzdychająca dziewczyna, głosząca nauki teściowa, nic nie rozumiejąca sekretarka i sam ilia. Który nie wiadomo jak i dlaczego nagle zmaterializował się w mieszkaniu, chociaż wszyscy twierdzili, że wyjechał jeszcze kilka dni temu. Ostatnie C.O. zdążyła usłyszeć to dźwięk rozbitej filiżanki. Mąż upuścił ją, aby złapać upadającą żonę. Ocknęła się od głosu męża. Ten opowiadał komuś. Moja żona ma bardzo rozwiniętą wyobraźnię. Widocznie jest zmęczona pracą. Przed omdleniem krzyczała mi coś o delegacji i jeszcze jakieś brednie. Z nią wszystko będzie w porządku. Wiktoria z trudem otworzyła powieki. Wydawało się, że ktoś sklei je klejem. Zobaczyła męża, który rozmawiał z lekarzem niespogotowia. Widocznie kiedy zemdlała, mąż wezwał karetkę. O, patrzcie, już się ocknęła. Znaczy wszystko w porządku, na darmo się obawialiście. Wika uważnie przyjrzała się Ili i nagle zrozumiała, że to ktoś podobny do niego, ale nie on. Nieznajomy poruszał się inaczej, oddychał jakoś inaczej. Jego oczy były jaśniejsze, a czoło nieco wyższe. I najważniejsze, tembr głosu. U obcego był zupełnie inny, nie tak bezpośredni jak u żołnierza, ale łagodny, aksamitny. To nie mój mąż, pomóżcie. Powiedziała Wiktoria do lekarza. Nie martwcie się, weźcie te tabletki i wszystko będzie w porządku. Doktor próbował zmusić ją do wzięcia leku. Ale Wika nie zamierzała zostawać sama z kimś nieznanym. Wypluła lek i oburzyła się. Nie jestem szalona, mówię Wam, on nie może być jednocześnie w kilku miejscach i w ogóle jest inny. Cóż w takim razie zastrzyk westchnął felczer i nawet nie zdążyła zrozumieć, jak po lekkim ukłuciu igły znowu pogrążyła się w niebycie. Ocknęła się już późnym wieczorem, ale udawała, że nadal śpi. Mąż, a raczej ten, kto tak bardzo go przypominał, oglądał telewizję w ciemnościach salonu. A ona musiała pomyśleć. Tak, wygląd, głos i ruchy tego gościa różnią się od jej męża, ale nie na tyle, by można to było udowodnić. Jeśli będzie nalegać na swoją wersję, uznają ją za szaloną. Ale jak inaczej wytłumaczyć obecność Ili w różnych miejscach jednocześnie, a także zamieszanie teściowej? Wiktoria nagle przypomniała sobie, że na oddziale położniczym pracuje Zina, z którą kiedyś mieszkały w jednym pokoju w akademiku. I postanowiła zasięgnąć u niej informacji. A na razie zamierzała udawać, że nic się nie dzieje. Następnego ranka ten, kto udawał Ilię z nieznanych jeszcze przyczyn, uważnie spojrzał na nią i łagodnie zapytał. Droga, jak się masz? Mąż nigdy nie był w dobrym humorze rano. Ledwo otwierając oczy, patrzył przez nią i na pewno nie rozmawiał tak czule od bardzo dawna. Już mi lepiej. Przepraszam, wczoraj miałam chyba histerię powiedziała. Tak, mama coś opowiadała i widziała mnie słowem, ale uwierz, to nic poważnego już ją zostawiłem. Nieznajomy przykrył jej dłoń swoją. Chciała cofnąć rękę, ale Wika ledwo się powstrzymała. Posłuchaj, porozmawiajmy o tym później mam ważne sprawy w pracy. Oczywiście, ale mimo wszystko muszę przeprosić. Przyniósł jej śniadanie do łóżka i nawet niczego nie upuścił, a kiedy jadł kanapkę, nie rozsypał okruchów wszędzie. Wszystko w nim było obce. Ilia, naprawdę. Nie jestem jeszcze gotowa na tę rozmowę, wymijająco odpowiedziała Wika. Dobrze, może wieczorem pójdziemy do kawiarni. Mąż nigdy tego nie proponował, ostatni raz jedli poza domem na jubileusz jego matki. Tak, pomyślę, później zdecyduje. Wika zaczęła się zbierać. Nie chciała się przy nim ubierać, więc wzięła bieliznę, sukienkę i zamknęła się w łazience. Odprowadził ją uważnym wzrokiem. Czyżbyś się mnie wstydziła? Nie, po prostu jakoś źle wyglądam po wczorajszym. Musiała wymyślić wymówkę. Zaproponował jeszcze wezwanie taksówki, co również było dziwne, ale Wika nie chciała, aby sobowtór męża dowiedział się, dokąd się wybiera. Ta misja była tajna. Kiedy dotarła do Zini, ta zdążyła już wiele się dowiedzieć. Twoja teściowa Sofia Wiktorowna urodziła bliźniaki? W tym czasie nie była zamężna, więc nie wiem, od kogo, nie podano w ankiecie. Podobno jedno z dzieci po krótkim czasie zmarło. Od początku urodziło się słabe. Wiesz, tak bywa, jeszcze w łonie jedno dziecko może tłumić drugie. A czy żyje położna, która odbierała poród? Zapytała z nadzieją Wiktoria. Tak, mogę nawet podać jej kontakty ale lepiej nie liczyć za bardzo na anfisegien nadjewną. Teraz jest w domu opieki, niedawno przeszła udar, więc nie może mówić. I czy dobrze myśli nie jestem pewna odpowiedziała mała brunetka. A co się u ciebie stało? Nie widziałam cię sto lat, a tu nagle jak grom z jasnego nieba. Zina, rozumiesz, sama jeszcze nie mogę się połapać, ale jak tylko się dowiem, na pewno ci opowiem. I ty do mnie też zawsze się zwracaj. Wiesz, tak wstyd mi, że po ślubie odgrodziłam się od wszystkich, byłyśmy przecież przyjaciółkami, bardzo nieładnie z mojej strony. W dawnych studenckich czasach naprawdę ciągle się kontaktowały, pomagały sobie nawzajem. Nic przeżyję, najważniejsze, żeby u ciebie wszystko było dobrze. Wiesz, jestem z tych przyjaciółek, które na odległość pozostają w kontakcie. Zadzwoń choćby za trzydzieści lat, a się przekonasz zaśmiała się Zina. Opowiedziała, że zdążyła już urodzić córkę, wyjść za mąż, tylko że nie było wesela, ponieważ mąż pracuje jako sanitariusz, więc nikogo nie zapraszała. No to będziemy w kontakcie. Wika poczuła, że staje się silniejsza z każdym przyjacielem, który wrócił z przeszłości. Nawet jeśli zwróciła się do Zimi z konieczności. Do Anfisy Gennadijewnej udała się od razu. Powiedziała, że jest jej uczennicą. Zina dała rekomendację, nie można było tracić tego wolnego dnia. Sucha staruszka naprawdę nie mogła jeszcze wydobyć z siebie ani słowa, ale za to pisała drukowanymi literami. Wiem, że jesteś od Zini, mów, po co przyszłaś, napiszę odpowiedź. W jej oczach świecił rozum i dobroć. Na szczęście Anfisa nadiewna nie straciła trzeźwego umysłu i Wiktoria opowiedziała jej całą sytuację, niczego nie ukrywając. Zrozumiała, że z tą kobietą trzeba być maksymalnie szczerym, aby okazać szacunek i zaufanie. Ręce starszej położnej drżały, a mimo to kreśliła literę po literze. W końcu Wiktoria zrozumiała, co odpowiedziała jej starsza kobieta po dodatkowych wyjaśnieniach. Okazało się, że Zofii Wiktorowny rzeczywiście urodziło się dwóch chłopców, Ilia i Wiktor. Tylko, że w rzeczywistości nikt nikogo nie przytłaczał, obaj chłopcy urodzili się zdrowi i duzi jak na bliźniaki. Anfisa Giennadiewna nie wiedziała. Dlaczego Rodowita zaczęła kłamać, że Wiktor rzekomo zmarł? dziękuję pani bardzo, jeszcze do pani zajrzę. Wika zostawiła na stole przyniesione owoce, soki, witaminy i wodę mineralną. Babcia wdzięcznie skinęła głową. W rzeczywistości często odwiedzały ją położne z oddziału położniczego, więc nie brakowało jej niczego szczególnego. Choć tak się złożyło, że własnych dzieci nie miała, wychowała całe pokolenie dobrych położnych, które teraz były jej szczerze oddane. Wielu nawet proponowało, by mieszkała nie tutaj, ale u nich w domu. Tylko, że Anfisa nadiewna po śmierci zamożnego męża mogła sobie pozwolić na niezależność i dobrą opiekę. Więc opłaciła przyzwoity dom spokojnej starości i była zadowolona, że mimo wieku i udaru nie ma problemu, kto poda szklankę wody. Przeżyła dobre życie z ukochaną osobą i sumiennie wykonywała swoją pracę. A jednak będzie miło, jeśli ta miła blondynka czasem zajrzy. Starsza położna szczerze miała nadzieję, że wszystko u niej się ułoży. Jeśli i Ilia i Wiktor wciąż żyją i widziałam ich obu, być może z jakiegoś powodu czasami się zastępują, więc nie oszalałam. Nie ma żadnego Supermana, który natychmiast przemieszcza się w przestrzeni. I jeśli tak jest, to staje się trochę zrozumiałe, dlaczego Zofia Wiktorowna była zdenerwowana, gdy zapytałam o wie o kochance Ilii. A może z Loloczką spotykał się Witia, a nie Ilia, wierny mąż. Wiktoria bardzo miała nadzieję, że mąż nie okaże się zamieszany w zdradę, bo nadal go kochała i wciąż zamierzała spędzić z nim całe życie. Wciąż nie było jasne, dlaczego Zofia Wiktorowna zawsze ukrywała Wiktora, a Ilia pozostawał na widoku. Wika bardzo miała nadzieję, że jej mężem naprawdę zawsze był ten sam człowiek. Nigdy wcześniej nie próbowała znaleźć, jak to się mówi, dziesięciu różnic i zrobiło się jakoś nieprzyjemnie na myśl, że mogła dzielić łóżko to z jednym, to z drugim. Nie, Ilia by na to nie pozwolił, ani Wiktor. Nie wiem, kto jest kim. Ale ten człowiek, którego pokochałam, nie dopuściłby do czegoś takiego. I ta myśl ją uspokoiła. Ponownie przypomniała sobie wzruszające spotkanie i była już niemal pewna, że wszystko się wyjaśni i ułoży. Wika nie chciała jeszcze rozmawiać z nieznajomym, który na pewno nie był jej mężem, i dlatego udała się do teściowej. Tym razem, z całą nową informacją, Wiktoria będzie mogła wyprowadzić na czystą wodę śliską damę. Już zbliżyła się do sali, gdy nagle usłyszała rozmowę z zauchylonych drzwi. Wie pani co, Zofio Wiktorowno, może nasz główny lekarz przed panią tańczy za pani datki, ale ja jeszcze nie straciłem zawodowej godności, nie zamierzam udawać. Że jest pani chora i nie w moich zasadach płaszczyć się przed bogaczami. Pani sztuczki na mnie nie działają. Wypisujcie się po dobroci, zanim wszystkich postawię na nogi. Wika rozpoznała głos mówiącego. To był Michał, lekarz, który niedawno zaczął pracować na oddziale. Już dawno wyrażał Wise przypuszczenie, że jej teściowa po prostu ukrywa się przed kimś w sali VIP. Wiktoria wcześniej w to nie wierzyła, uważała, że teściowa ma po prostu kolejny kaprys, ale teraz usłyszała odpowiedź. Wiesz co, Misza, po co mamy się kłócić? Jesteś młodym człowiekiem, na pewno potrzebujesz pieniędzy. I nawet jeśli się przed kimś chowam, to nie łamie prawa. Po prostu mam swoją osobistą sytuację, płacę za pokój i z tobą też mogę się dogadać. Wika nie mogła uwierzyć własnym uszom, teściowa praktycznie potwierdziła wersję Michała. Nie trzeba się ze mną dogadywać. Płacicie naczelnemu, szpital mało co z tego ma. Oni się z wami obnoszą, a wy odciągacie dobrych specjalistów od opieki nad tymi, którzy naprawdę tego potrzebują. Michał postawił warunek, że w ciągu tygodnia Sofia Wiktorowna powinna odejść dobrowolnie, inaczej złoży skargę na naczelnego i na wszystkich pozostałych. Kiedy wysoki brunet o szarych oczach szybko wyszedł z pokoju, Wika udała, że właśnie podeszła. Wygląda na to, że wasza teściowa wraca do zdrowia. Zauważył złośliwie lekarz. Bardzo na to liczę. Wika postanowiła na razie nie przyznawać się, że podsłuchała ich rozmowę. Sofia Wiktorowna wyglądała na przestraszoną i zdenerwowaną. Z jej zwykłej dumy nie pozostało ani śladu, więc Wiktorii nawet zrobiło się jej żal, ale mimo to trzeba było zadać pytania. Sofia Wiktorowna, wiem, że mój mąż ma brata bliźniaka i muszę poznać całą prawdę. Wika postanowiła grać w otwarte karty. Nie chciała wracać do domu nie wiadomo do kogo i znowu udawać. Przecież nawet nie zna tego Wiktora, czy jak mu tam, i nie wie czego się po nim spodziewać. Wika Iliusza mówił, że byłaś zasmucona z powodu jego zdrady. Zachorowałaś i wydają ci się dziwne rzeczy. Teściowa najpierw zaczęła się wykręcać. Wtedy musiała pokazać jej kopie dokumentów archiwalnych. O tym, że rozmawiała ze starszą położną, Wiktoria postanowiła nie wspominać. Teraz rozumiała, że znalazła się w prawdziwym gnieździe żmi, a nie wśród rodziny i bliskich i dlatego już nie wiedziała, czego się spodziewać. Zachowywała się przy tym niezwykle ostrożnie. Dobrze, skoro wszystko wyszło na jaw, Sofia Wiktorowna z wielką niechęcią opowiedziała prawdę. Kiedyś zaszła w ciąże z żonatym biznesmenem, Władimirem. Nie chciał odejść od żony, nawet gdy dowiedział się, że jest w ciąży i spodziewa się bliźniaków. Zaproponował podział chłopców, tak powiedzieć, porówno. Wiktora zamierzał adoptować sam, ponieważ urodził się nieco wcześniej i był uważany za starszego, a Ilie zamierzał oddać matce. I początkowo Sofia Wiktorowna obiecała, że tak zrobi, ale potem nagle zrozumiała, że nie odda swojemu kosyna. Od tego czasu zaczęły się problemy. Rozumiem cię, szkoda oddawać własne dziecko, nawet jeśli jest drugie, poparła ją Wika. Nie o to chodziło, po prostu byłam na niego bardzo zła. Włodek porzucił mnie jak pieska i jeszcze zaproponował ułatwić życie, zabierając jednego z chłopców. Poczułam się upokorzona. Powiedziałam, że Witek zmarł, podrobiłam wszystkie niezbędne dokumenty. Westchnęła teściowa i opowiedziała, że potem nie mogła się uspokoić. Zaczęła grozić ojcu dzieci, że pokaże żonie regularne przelewy z jego konta na swoje, a jeszcze będzie nalegać na badania genetyczne. Kochanek wiedział, że żona mu tego nie wybaczy, więc uległ szantażowi i wypłacił Sofii Wiktorownie niemałą sumę pieniędzy. Naprawdę byś tak zrobiła? Poszłabyś do jego żony? A czy nie bałaś się, że wtedy prawda o Witku wyjdzie na jaw i wszyscy się dowiedzą, że żyje? Zdziwiła się Wiktoria. Tak, oczywiście, nigdy bym tego nie zrobiła to był czysty blef. Chciałam się zabawić, zemścić, no i jakoś musiałam przetrwać. Wtedy nie byłam zbyt bogata. Jak miałabym utrzymać bliźniaków, będąc sama? Wika zrozumiała, że nie musi odpowiadać na pytanie było oczywiście retoryczne. Ale kiedy wyszłaś za mąż za bogatego człowieka jak udało ci się ukryć, że masz dwoje dzieci? zapytała Wiktoria. Wszystko musisz wiedzieć. Dobrze, skoro cię to tak interesuje. Poprosiłam moją znajomą, żeby za dobrą opiekę adoptowała Wiktora. Miała problemy z mieszkaniem i swoje dziecko, więc z radością się zgodziła. Tak więc on rósł, uważając ją za swoją matkę, a o mnie nic nie wiedział, o swoim ojcu tym bardziej i westchnęła Sofia Wiktorowna. A potem postanowiłaś poznać Wiktora i Ilię, żeby uratować biznes. Uczynić go bardziej dochodowym, domyśliła się Wiktoria. A jednak nie jesteś taka głupia. Tak, kiedy mój mąż zmarł, było ciężko, więc stworzyłam idealny zespół, który wszędzie zdąża i nikomu nie trzeba było tłumaczyć szczegółów. Taki sekret firmy przyznała Teściowa. I co z tego wynika? Przez cały ten czas byłam podstępnie oszukiwana. Spotykałam się z dwoma różnymi mężczyznami. Wika ledwo powstrzymała się, żeby nie rzucić się z pięściami na tę cyniczną kobrę. A, więc to cię martwi. Nie z tobą w tym sensie, zawsze był tylko Ilia, nie martw się. Wiktor czasami pojawiał się w domu, ale szanuje brata i nie pozwoliłby sobie na nic takiego. Teściowa wydawała się szczerze nie rozumieć, dlaczego synowa tak się niepokoi. To przecież tylko biznes, nic osobistego. Czyli zrobiliście ze mnie prawie wariatkę. Manipulowaliście jak marionetką i teraz py? Co w tym złego? Tak, że już nikomu z waszej rodziny nie ufam, krzyknęła Wika. Z oczu trysnęły łzy, zupełnie jak u Mime, który pod makijażem chował plastikowe pojemniki z wodą. Tylko w jej przypadku wszystko było prawdziwe. Głowa jej się kręciła. Tak, dzięki Bogu, że przynajmniej spała tylko z Ilią, ale, przepraszam, to za mało, po prostu się z niej naśmiewali. I wciąż pozostało jeszcze jedno pytanie, które musiała zadać. Wika zapisała je na kartce, żeby niczego nie zapomnieć, i dlatego jeszcze nie odeszła. A dlaczego się tutaj ukrywacie? Przed kim? zapytała Wiktoria. Nie miała już nic do stracenia i była gotowa na nawet najbardziej niewiarygodną odpowiedź. Gorzej już i tak nie będzie. Sofia Wiktorowna ku jej zaskoczeniu po raz pierwszy się zaczerwieniła i opuściła wzrok. To zdziwiło Wiktorię. Myślała, że poczucie wstydu jest jej teściowej nieznane. Tak, mogła się wykręcać, kłamać, ale nigdy nie uważała się za winną czegokolwiek. To inni zawsze robili wszystko źle, byli dziwni, źli, głupi. Sofia Wiktorowna zawsze zasiadała na swoim piedestale, który sama sobie zbudowała. Nie muszę ci odpowiadać, ale tutaj rzeczywiście jestem ci trochę winna. Więc powiem ci prawdę, która cię w ogóle nie dotyczy. Okazało się, że Władimir, ojciec Ili i Wiktora, w jakiś sposób dowiedział się, że obaj synowie żyją i teraz marzył o zemście na byłej kochance. Więc musiała się ukryć i kupić wyniki badań, żeby pomyślał, że zostało jej niewiele czasu i dał jej spokój. Rozumiem, udajęcie, że umieracie, więc zemsta niby nie jest potrzebna. Wika dowiedziała się wszystkiego, co chciała wiedzieć, ale jakoś nie poczuła ulgi. Głowa jej huczała, jakby gdzieś w środku startował samolot. Z rozmowy z teściową zrozumiała, że już nieważne. Kto dokładnie spotykał się z Lolą, w tej wężowej rodzince wszyscy są siebie warci, jedna kochanka to druga. Wyraźnie obaj bracia są rozwiązłymi ludźmi, jak matka. Wika sama nie wiedziała, po CEO spisała na kartce wszystkie ruchy Wiktora i Ili. Ona odtwarzała w pamięci ostatnie dni i teraz o cudzie. Łatwo odróżniała jednego brata od drugiego, ponieważ teraz dokładnie wiedziała, że nie jest szalona. Więc jednak to z Lorochką był Ilia, westchnęła smutnowika, przeglądając nagranie, ale z jakiegoś powodu to już jej nie martwiło. Wiktor w tym czasie udawał, że wyjechał w delegację, ale on w ogóle był dla niej obcy, więc po co odrążyć to? Co nie tonie i roztrząsać to? W tym czasie teściowa postanowiła radykalnie rozwiązać problem z synową, która wtrącała się nie w swoje sprawy i teraz wiedziała zbyt wiele. Iwan Iwanowicz, mam tutaj rodzinny problem. Wika zdradziła mojego iliusza, dlatego on do mnie nie przychodzi, trudno jej widzieć, możecie zwolnić tę pielęgniarkę, poprosiła Sofia Wiktorowna. No, właściwie Wiktoria to dobry pracownik, pacjenci ją bardzo lubią, zaczął się jąkać z nerwów dyrektor. Rozumiem, to będzie kosztować więcej. Teściowa dodała do stosu czerwonych banknotów, które położyła na stole jeszcze kilka. Stos pieniędzy od razu nabrał blasku i wyglądał bardziej imponująco. Iwan Iwanowicz pomyślał, że Wiktoria w zasadzie łatwo znajdzie pracę, a jemu do emerytury nie zostało zbyt wiele, trzeba było coś odłożyć na starość. Decyzja została podjęta na niekorzyść pielęgniarki. Tego samego dnia z szafki, do której miała dostęp Wiktoria, zniknęły leki. Rozumiesz, mogę cię zwolnić dyscyplinarnie, więc proponuję po prostu napisać rezygnację, zaproponował dyrektor. Iwan Iwanowicz, jak panu nie wstyd, przecież wiem, że przekupiła pana Sofia Wiktorowna. Wika próbowała wzbudzić sumienie w wysokim siwym mężczyźnie z wąsami, ale nic z tego nie wychodziło. Więc zwolnienie dyscyplinarne? Wolisz kradzież czy zaniedbanie a może jedno i drugie. Zapytał z wyższością. Dobrze, sama się zwolnię. Wika spodziewała się, że teściowa się zemści, ale nie myślała, że zrobi to tak błyskawicznie. Zresztą sama nazywała ją myślami kobrą, a ta żmija przed atakiem długo nie myśli. Kiedy Wiktoria przyszła spakować swoje rzeczy, zobaczyła, że tym razem w domu rzeczywiście był Ilia. Prawda, że już nie patrzył przez nią, a próbował unikać jej spojrzenia. Mamusia najwyraźniej już go poinformowała. Możesz nie udawać. Nagrałam rozmowę z twoją matką na dyktafon. Włączyć. Zapytała Wika. Słuchaj, nie rób gwałtu, no gdzie pójdziesz? Mężowi było trochę wstyd. Jeszcze nie osiągnął takich szczytów bezczelności jak jego mamusia. Ale Wika z jakiegoś powodu nie miała wątpliwości. Z czasem będzie tak samo podły, całkowicie i nieodwołalnie. Inaczej nie pozwoliłby matce tak się z nią obchodzić. Nie twoja sprawa, tylko burknęła. Zina powiedziała, że można u niej zamieszkać, ale dawna przyjaciółka i tak dużo zrobiła, nie chciała jej krępować. Na razie mogła coś wynająć, miała jakieś niewielkie oszczędności. Wiktoria zamierzała znaleźć pracę i mimo wszystko adoptować grisze. A potem się zobaczy, na pewno nie wróci na kolanach do tych żmi i głównej kobry mamy. Więc jednak się zdecydowaliście. Ach, jak Gryszenka na was czekał, ale niestety już za późno. Wychowawczyni powiedziała, że chłopca adoptowała inna rodzina. I wydaje mi się, że wiem, że nie wolno podawać adresu. Westchnęła Wiktoria i zapłakała. Tak, ale muszę wyjść na 20 minut, a wy możecie mi pomóc przetrzeć kurz na kartotece, bo niczego nie zdążę, mrugnęła do niej wychowawczyni. Tak Wika poznała adres i postanowiła, że musi odwiedzić Grisze, upewnić się, że wszystko z nim będzie w porządku. Obiecała jego matce, że zrobi wszystko, co możliwe. Maluch jej wierzy, a ona go nie zawiedzie. Choć dorosły, niestety nie jest tak wszechmocny, jak myślą małe dzieci. Z jakiegoś powodu zawsze uważała, że prędzej czy później Grisza będzie jej synem. On już nim był, pozostawało tylko załatwić biurokratyczne formalności. Wszystko, co najważniejsze, jak bliskość emocjonalna, było już ustalone, a nagle tanić po prostu się zerwała. Chłopiec będzie dorastał w innej rodzinie. Ona zaś, traciła czas na złe towarzystwo, powinna się wstydzić. Znalazła przed kim się popisywać. Ani kotka, ani dziecka, ani szczególnych oszczędności. Tylko jedno doświadczenie, i to na literę rzecz zresztą rozwód Wika już załatwiała. Tak więc przynajmniej kłamstwa w jej życiu na pewno nie będzie. Z takimi myślami przyjechała pod adres do prywatnego domu, w którym mieszkała nowa rodzina Grzesia. Przedstawiła się pracownikom socjalnym i poprosiła o wpuszczenie na kontrolę. Tak, oczywiście, proszę wejść. Tatiana, surowa brunetka, spojrzała na identyfikator, który Wika wzięła ze stołu w domu dziecka. Rodzina miała dwie rodzone dziewczynki, które rzeczywiście były zadbane i najwyraźniej szczęśliwe. Chłopiec natomiast do tej pory nie miał nawet własnego pokoju. Spał w salonie na rozkładanym łóżku. A gdzie są jego zabawki? Zapytała Wiktoria. Och, on ich nie lubi, ciągle bawi się w ogrodzie. W tym czasie Grześ naprawdę podlewał gnojówkę z ogromnej konewki, którą z trudem podnosił chudymi rączkami. Jak tylko dostaniemy status rodziny wielodzietnej, przeprowadzimy się do mieszkania, tam chłopak będzie miał swój pokój, powiedział mąż. Jak to? Przecież obiecałeś, że każda z nas będzie miała swój pokój, a to tylko obcy chłopiec, którego trzeba znieść. Dziewczynki były w wieku przedszkolnym i jeszcze nie umiały kłamać. No dlaczego tak mówicie? Pokochacie Grzesia, a pokój dla niego na pewno się znajdzie. Wasz tata po prostu wszystko pomylił, powiedziała z fałszywym uśmiechem Tatiana i złośliwie spojrzała na męża. Tak, ja właściwie większość czasu jestem w pracy, muszę utrzymać rodzinę, więc palnąłem, przepraszam, zreflektował się przybrany ojciec. Po co nam ten chłopak, oburzyła się jedna z sióstr? A żeby pracować, po co innego? Mama jeszcze zamierza wziąć dzieci odpowiedziała druga Cóż, chyba pójdę? Wika udawała, że nie słyszała rozmowy dziewczynek na podwórku. Już zrozumiała, że opiekunowie byli ludźmi chciwymi i niedobrymi. Urodzili swoje dzieci i będą robić dla nich wszystko kosztem świadczeń i korzyści, które otrzymują na innych, takich jak Grześ. A dla niego nic nie będzie świecić oprócz wyrzutów za każdy kawałek chleba. No, i oczywiście pracy. Nie, nie pozwoli, by tak traktowano jej syna. Kiedy zobaczyła Grzesia, dyskretnie mrugnęła do niego: Cześć, maluchu, jestem pracownikiem socjalnym. Dobrze cię tutaj traktują. Chłopiec zrozumiał sens gry i, mocno blednąc, odpowiedział: Tak, wszystko u mnie dobrze. No cóż, dobrze, kiedyś jeszcze ktoś z nas tu zajrzy. Uścisnęła mu rękę bardzo mocno, a kiedy udała, że obchodzi dom z drugiej strony, znalazła notatkę, o której szepnął jej grześ. Było tam napisane: Ciociu Wiko, ratuj mnie, to źli ludzie, długo nie przeżyję, cały dzień pracuje i krzyczą na mnie. Tę notatkę pokazała Radzie Opiekuńczej. Posłuchajcie, a jak w ogóle tam się znalazłaś? Wyraźnie jej nie uwierzono. No, po prostu tak się złożyło, że obok mieszka moja znajoma. Wiktorii przyszło skłamać. Dobrze, to wszystko jest bardzo podejrzane. Biorąc pod uwagę, że sama chciałaś adoptować Grzesia, ale przeprowadzimy kontrolę, bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Na szczęście przewodnicząca rady była rzeczywiście surową, ale uczciwą kobietą. Póki co Wika zrobiła wszystko, co mogła. Pozostało tylko obejrzeć pokój, który zamierzała wynająć. Rzeczy na razie przechowywały się u Zini i zamierzała je zabrać, jak tylko znajdzie nowe mieszkanie. Okolica nie była taka zła, jak się wydawało. Wzdłuż ulicy rosły lipy, place zabaw wyglądały na zadbane, zupełnie nie było widać a społecznych elementów. Cóż, nie jest tak źle, ucieszyła się Wiktoria i ruszyła w kierunku domu, gdzie znajdował się pokój. O wynajem którego już się umówiła za niewielką opłatą. Wika, cześć, usłyszała znajomy aksamitny głos, który wtedy tak ją przestraszył. Przed nią stał Wiktor. Nie było co do tego żadnych wątpliwości, bardzo uprzejmy i gładki. Czego chcesz? Pomyślała, że teraz, kiedy wszystko jest już za nią, można wysłuchać jego przeprosin. W końcu, jeśli wierzyć opowieści teściowej, Wiktor nie był rozpieszczony pieniędzmi, może po prostu się pogubił i nie zdążył jeszcze zarazić się podłością od rodziny zmijów. Słuchaj, wiem, że rozwodzisz się z moim bratem. Więc przepraszam, nigdy więcej cię nie zdradzę. Będziesz ze mną jak za murem, powiedział niespodziewanie. Z tobą. A co ty masz z tym wspólnego? Czy uważasz, że żona brata przechodzi do następnego po rozwodzie? Wiktoria nie przestawała się dziwić zepsutej wyobraźni tych ludzi. Poczekaj, powiedziałem coś nie tak. No, oczywiście, chcę się tobą opiekować i tak dalej a potem, kiedy się pokochamy zawahał się. I od razu zaczął obiecywać, że pomoże z mieszkaniem i pieniędzmi. Słuchaj, ja cię w ogóle nie znam, może jesteś dobrym facetem, po prostu trochę się pomyliłeś, ale to wszystko było podłe. Nie wierzę nikomu z waszej rodziny, nie prześladuj mnie. Wika postanowiła, że nie będzie wynajmować tutaj pokoju, a poszuka czegoś innego, bo co jeśli ten typ będzie ją nadal śledzić? Nie wiedziała, czy ją śledził, czy po prostu mieszkał gdzieś w pobliżu, więc złapała taksówkę, aby ten dziwny człowiek na pewno nie wiedział, dokąd się udaje. Tego dnia udało się wynająć pokój, ale na drugim końcu miasta. Pozostało czekać na wynik kontroli Rady Opiekuńczej. Najbardziej martwiła się teraz nie o siebie, ale o Grzesia. Wika czuła, że to jej syn i koniec, serca nie oszukasz. W tym samym czasie, gdy Wiktoria z trudem uwolniła się od sieci kłamstw, bumerang wrócił do Zofii Wiktorowny. No i co, stara kija, i umiera, i straciła syna, a na jaw wyszło tylko kłamstwo, powiedział Władimir byłej kochance i oznajmił, że pozbawiają teraz wszystkiego. I biznesu, i synów. I Jak to zamierzasz zrobić? Dzieci są już dorosłe, nie będą cię słuchać, stary pień, odpowiedziała mu Zofia, która nie miała już nic do stracenia. A nie wiedziałaś, że istnieją kontrole podatkowe? Twoja firma przez wiele lat unikała płatności, a ja nie żałowałem pieniędzy na audyt, żeby się zemścić, zaraza na twoją farbowaną głowę. Władimir wykorzystał wszystkie swoje kontakty. Zofia Wiktorowna była bogata, ale on miał znacznie więcej pieniędzy i odpowiednich ludzi we właściwych miejscach. Nic ci się nie uda, możesz szczekać bezzębną paszczą. Byli kochankowie najwyraźniej zachowali uczucia. Tylko, że teraz miłość zamieniła się w palącą nienawiść. Ach, ty czarna kotko, która przeszła mi drogę, nie pożałuje żadnych pieniędzy, żeby się zemścić. Zamierzał doprowadzić swój plan zemsty do końca. Całą tę rozmowę barwnie opowiedział Wiktorowi Michał, ten sam młody lekarz, który jednak złożył skargę na nielegalne działania starszego po tym, jak Iwan Iwanowicz bez powodu zwolnił dobrą pielęgniarkę. To była dla niego ostatnia kropla. Michał opowiedział komisji kontrolnej, że pacjentka z Wipowskiej sali wcale nie jest śmiertelnie chora. Władimir miał w komisji swoich ludzi. Tak wszystko się wyjaśniło. Władimir dotrzymał słowa, wykupił za bezcen firmę byłej kochanki i postawił synom warunek, że jeśli chcą u niego dalej pracować, nie wolno im kontaktować się z matką. Przecież to obietnicę było łatwiej spełnić, ponieważ i tak prawie całe życie spędził z zupełnie inną kobietą, do której był przywiązany. Ili było trudniej. Matka oczywiście była złośliwa, ale nie chciał jej zdradzić. Mamo, przepraszam, to tylko na jakiś czas. Będę ci wysyłał pieniądze. Prawda, ojciec nie pozwolił dużo, ale jednak coś będziesz miała, syn mam rotał z zakłopotaniem. Ach ty, łajdaku. Ojciec nic dla ciebie nie zrobił, matka dała ci wszystko, a ty, zdrajca. Sofia Wiktorowna wymierzyła mu głośny policzek. Tak, nie mam racji, ale sama powiedziałaś, że w życiu trzeba sobie radzić. Syn wybrał tego rodzica, który w danej chwili był silniejszy i nie uważał tego za zdradę. Kiedy ilia odszedł, Sofia Wiktorowna po raz pierwszy od dziesięciu lat się rozpłakała. Spodziewała się wszystkiego, ale nie tego, że z jej powodu, namówiony przez tego łajdaka, odwróci się od niej własny syn, którego wychowała. W tym czasie szczęście, które ją opuściło, zwróciło się ku Wiktorii. Rada opiekuńcza zabrała Grisze z rodziny, która go adoptowała, i wydała zakaz adopcji kogokolwiek innego. Tak Wika uratowała nie tylko Grisze, ale i inne dzieci, które mogłyby w przyszłości trafić do niewoli. Wiktoria uzyskała opiekę nad chłopcem w momencie, gdy wciąż była mężatką i nikt nie wiedział, że nie ma już ani mieszkania, ani męża. Wika, zamieszkaj na razie u mnie, bo przyjdzie kontrola, przecież trzeba będzie coś powiedzieć. Michał zaproponował jej pomoc w trudnej chwili, ponieważ od dawna darzył ją sympatią. I choć Wika przysięgła sobie nie ufać mężczyznom, postanowiła mu zaufać. Ten młody lekarz zaryzykował swoją karierę, aby zdemaskować jej teściową i głównego lekarza, który niesłusznie ją zwolnił za łapówkę. Nie musieli długo udawać rodziny, już po roku Wika i Misza poważnie zastanawiali się nad tym, żeby się pobrać. W końcu ich wspólna córka będzie zadowolona, gdy po latach dowie się, że urodziła się w legalnym związku.